to są obiekty, do których uczyszczają osoby, które często gęsto nie znają tych przepisów ruchu drogowego, no nie znają tych zasad bezpieczeństwa poruszania się po naszych drogach. No i my jako policjanci oczywiście próbujemy do takich osób dotrzeć. Naszą akcję kierujemy głównie do tych dzieci, które chodzą, które pójdą pierwszy raz do szkoły, jak również do tych, które pierwszy raz pójdą samodzielnie już drogą do szkoły. Apelujemy przede wszystkim do rodziców. Nauczmy dzieci bezpiecznie chodzić do szkoły. Przejdźmy tą drogą do szkoły. Pokażmy, którędy i w jaki sposób należy przechodzić. Na pewno nasze dzieci poczują się bezpieczniej. Przygotujmy nasze pociechy do tego poruszania się do szkoły. Róbmy wszystko, aby przekazać im posiadaną wiedzę, własne doświadczenie, wpoić te zasady bezpiecznego poruszania się zarówno po chodniku, jak przechodzenia przez jezdnię. No i przede wszystkim musimy uświadomić nasze pociechy, jak wielkie niebezpieczeństwa czyhają na naszych drogach. Gdy podwozimy dzieci do szkoły, wysadzajmy je od strony chodnika, a nie od strony jezdni. Na pewno będzie to bezpieczniejsze dla tego dziecka. Przede wszystkim w miarę możliwości doprowadzajmy dziecko do szkoły, niech ono czuje się bezpiecznie w naszym towarzystwie. Apelujemy również do kierowców przejeżdżających w pobliżu szkół. Patrzmy uważnie na to, czy żadne dziecko nie jest w pobliżu jezdni, bo takie dziecko może no niestety w każdej chwili wejść na to jezdnię. Od dzisiejszego dnia rozpoczynamy szereg spotkań w szkołach. Będziemy we wszystkich szkołach, w tych, do których będzie zapotrzebowanie, które będą chciały, żeby takie spotkania były organizowane. Wszystko po to, aby przekazać swoją wiedzę, przede wszystkim doświadczenie, które no, wynieśliśmy z tych naszych dróg, przekazać te zasady poruszania się po drogach, no aby młodzież uczęszczająca do szkół bezpiecznie mogła do tej szkoły dojść, jak również bezpiecznie z tej szkoły wrócić. Jesteśmy tutaj co roku prowadzimy szereg pogadanek, prelekcji, wyświetlamy prezentacje multimedialne, mówimy o tym, jak powinna wyglądać bezpieczna droga do szkoły i na co takie dziecko powinno uważać. Już w okresie wakacyjnym rozpoczęliśmy kampanię społeczną Trzy kroki do przejścia. Będziemy to kontynuować w tym roku szkolnym, gdzie przekażemy dzieciom podstawową wiedzę odnośnie przechodzenia przez jezdnię. Pamiętajmy, że zawiera się to w trzech podstawowych krokach. Po pierwsze, zatrzymaj się, po drugie, rozejrzyj się, po trzecie, przechodź. I tego będziemy uczyć, to będziemy przypominać przede wszystkim, bo nie wszyscy o tym pamiętają, chociaż wszyscy o tym wiedzą. Jesteśmy przy większości szkół, przy tej szkole też, no jest to szkoła położona obok ulicy Głównej w Łomży, czy Alei Legionów, zarówno też przy ulicy Osiedlowej, na której panuje wzmożony ruch. Widzimy, że policjanci no, muszą czasami pomagać tym kierującym, kierować ruchem. No jak również widzimy, że nie wszyscy stosują się do przepisów ruchu drogowego, parkują pojazdy w miejscach niedozwolonych, utrudniając ten ruch, więc nasze działania będą przede wszystkim ukierunkowane na to, aby sprawdzać, czy kierujący bezpiecznie jeżdżą pojazdami, czy przepuszczają osoby piesze, czy osoby piesze przechodzą bezpiecznie w miejscach do tego wyznaczonych. No wszystko po to, aby bezpieczeństwo na naszych drogach było jak największe, aby nie dochodziło do zdarzeń drogowych, no a przede wszystkim uszczerbku na zdrowiu tych najmłodszych, tych pieszych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, że zawsze w styczności, kiedy uczestniczy osoba piesza z innym uczestnikiem ruchu drogowego, no często gęsto dochodzi do uszczerbku na zdrowiu właśnie osoby pieszej. I to właśnie bezpieczeństwo jest najważniejsze. W tej obecnej chwili nie odnotowaliśmy takiego zdarzenia z osobami pieszymi i oby taka tendencja utrzymywała się dalej.